Nightfall jest długim rozdziałem w życiu Batmana, przypadającym lata 90. Czasem, kiedy Batman nie mógł pełnić swoich obowiązków wskutek obrażeń odniesionych w walce z Bane'em. Bruce był zmuszony przekazać tytuł Batmana nowej postaci, co nie było najlepszym rozwiązaniem, ale zacznijmy od początku. Od razu uprzedzam, że materiał zrealizowany w stylu krótko, zwięźle i na temat. Batmanowi nie udało się uratować dziewczynki Sissy Porter. Batman był za słaby, żeby odrzucić głazy, przez co Sissy utonęła. Załamało to nietoperza. Przeciwnie ojca dziewczynki, lekarza Portera, który zareagował obojętnie. Zamiast tego zaproponował Batmanowi specyfik, który miał ponieść jego wydolność i siłę. Batman odrzucił propozycję. Wrócił do jaskini i wziął się za odszukanie porywaczy martwej dziewczynki. Konfrontacja z nimi nie skończyła się wygraną Batmana, ponieważ byli od niego silniejsi. Przegrana skłoniła nietoperza do zażycia pastylek podnoszących wydolność. Efekty przyszły natychmiast, o czym świadczy łatwe zwycięstwo Batmana z gangsterami. Batman uzależnił się od kapsułek, ponieważ zażywał je codziennie. Specyfik wpłynął nie tylko pod kątem fizycznym, ale również osobowości. Batman zaczął być szorstki i brutalny nawet dla Alfreda, którego zniechęcił do pracy u swojego boku. Później odwiesił strój Batmana na rzecz płaszcza i kapelusza, żeby bardziej prywatnie przykuwać agresję na złoczyńcach na ulicy. Twórca pastylek powoli zmniejszał ilość specyfiku dla nietoperza, żeby uzależnić go od siebie. Inicjatywę chciał przyjąć generał Slaycroft, ale nie udało mu się. Przynajmniej na ten moment. Nietoper zgodził się jednak na współpracę, kiedy jedyna dawka kapsułek była w rękach generała. Batman miał otrzymać kolejną dawkę po zabiciu Gordona. Zgodził się na misję, ale nie wykonał jej. Oszczek osobiście Gordona następnie próbował ich złapać. Generał uciekł na Santa Priścia razem z lekarzem Porterem. Batman dostrzegł, że jest uzależniony od kapsułek, dlatego poprosił Alfreda, aby pomógł mu zostać w jaskini przez miesiąc. Tyle wystarczyło, żeby wrócił do pełni zdrowia. Batman i Alfred ruszyli na Santa Priścia za generałem. Ich odrzutowiec został zestrzelony nad wyspą. Batman musiał ratować Alfreda, który został pojmany i wystawiony jako pokarm dla rekinów. Po uratowaniu Alfreda zabrał się za wrogów. Nie udało mu się pokonać syna generała, przez co nietoperz skończył w celi, wystawiony na pokusę kapsułek. Batman zwalczył pragnienie. Uciekł z celi, stosując własnoręcznie stworzone obciążenie na drzwi. W finałowej walce zginął generał z rąk syna, którym manipulował lekarz Porter. Natomiast sam lekarz przedawkował i zginął w więzieniu w Gotham. W Gotham pojawił się nowy przeciwnik i jest nim Bane. Uciekinier z więzienia Santa Priścia nie spędził całe życie. Bane został superżołnierzem po przyjęciu dawek chemikaliów o nazwie Venom. W więzieniu obrał Batmana za wroga, słuchając o nim w idealizowany sposób. Przeniósł się do Gotham, początkowo obserwując działalność nietoperza, a miał co obserwować, ponieważ nietoperz był zarobiony po pachy. Począwszy od walki ze Stowarzyszeniem Fałszywych Masek, należące do Czarnej Maski. Roman Simon zaczął podpalać placówki Wayne Corp, mając osobistą zdradę do Wayne'ów. Później porwał Luciusza Foxa. Batmanowi udało się go uratować i rozbić gang od wewnątrz, korzystając z tajnej tożsamości. Pomógł mu w tym Robin, czyli Tim Drake. Następnie poznajemy żona Paula Wleya, czyli broń zakonu świętego Dumasa, którą został po śmierci jego ojca z rąk Lehacha, poludującego na członków zakonu. Batman trafił na tę sprawę. Postanowił powstrzymać mordercę, ale mu się nie udało, ponieważ został schwytany. Z tortur uratował go Alfred oraz żon Paul ze swoim trenerem. Przyszły Azrael postanowił po wydarzeniach zerwać z przyszłością, przyjmując nowe imię. Następnie mamy serię sztampowych spraw, układająca się w jeden większy plan Bane'a. Konfrontacje Batmana z licznymi przeciwnikami miały osłabić nietoperza fizycznie i psychicznie. Tak przystało Batmanowi skonfrontować się z złoczyńcą w stylu BTS, polujący na czarną maskę, czy uratować porwanego syna Gordona, kiedy komisarz miał stanąć na ślubnym kopiercu. Już w tym momencie lekarze stwierdzili, że Bruce jest przemęczony i powinien nieco przystopować ze swoją aktywnością. Bruce nie radził sobie samemu, dlatego zwrócił się o pomoc do dr Chandry. W tym czasie na barkach Tima było szkolenie żona Paula. Wychowany świętego Dumasa radził sobie nieźle w walce z gangsterami, ale cały czas podważał metody i opinię Robina. Chciał postępować znacznie brutalniej. I w tym momencie powraca Bane. Interweniował w kolejne starcie nietoperza. Osobiście przetestował siłę Venomu w walce z Killerkrokiem, następnie podał trochę specyfiku Nigmie. Człowiek zagadka nieźle sobie radził w walce z Batmanem, ale ostatecznie przegrał. Kolejną częścią planu Bane'a było uwolnienie przestępców z Arkham. Ściana więźnia została rozwalona za pomocą rakietnicy. Z placówki uciekła cała masa przestępców, prowadząca chaos na przemieściach Gotham i rosnącą liczbę ofiar.
Batman nie miał innego wyjścia, niż kolejno przystąpić do chwytania ich. Pierwszymi schwytanymi byli kapelusznik i amygdala. Nie stanowili większego wyzwania dla nietoperza. Natomiast brzuchomówcy udało się uciec. Mamy jeszcze Zasza, który przetrzymał zakładników w szkole. Sytuacja była bardzo napięta i niebezpieczna, ale Batmanowi udało się zakraść i pokonać złoczyńcę. Sytuację obserwował jeden z współpracowników Bane'a, Bert, który poinformował swojego szefa o stanie Batmana. Kolejnym schwytanym łotrem był Firefly, podpalający budynki. Złoczyńca został schwytany w zoo, kiedy Batman był na krawędzi wykończenia fizycznego. Następnie przyszła kolejna Poison Ivy, atakująca w trakcie gali charytatywnej organizowanej przez Bruce'a. Złapał ją, będąc odporny na jej wpływ. Kolejnym złoczyńcą był Riddler, ale tego schwytał Tim. Mamy jeszcze ostatnich zbiegów, w którym był Joker i Crane, którzy wspólnie porwali burmistrza. Na ostatkach sił uratował burmistrza, ale przeciwnicy uciekli. Batman wrócił do swojej rezydencji. Po drodze walczył jeszcze przed upasami Bane'a. W rezydencji czekał na niego Bane. Walka była jednostronna, ponieważ Batman nie miał sił do dalszej walki, zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Był wykończony. Bane wykorzystał obecne warunki przeciwnika, co skończyło się złamaniem kręgosłupa Batmana w widowiskowy sposób. Bane świętował zwycięstwo, zabierając przeciwnika do Gotham. Rzucił połamańca na przedmieścia. Alfred, Tim i Jean Paul uchronili przyjaciela przed tłumem gapiów. Alfred leczył Batmana w Bat-jaskini, wspierając go lekiem, który udało się załatwić poprzez Gordona. Lek pomógł Bruce'owi, ale nie był w stanie wrócić do swojego zawodu. W tym momencie przekazał obowiązki Azrael'owi. Nowy Batman zaczął uspokajać nastroje w Gotham od pokonania Stracha na Wróble i Anarkiego. Następnie chciał pokonać Bane'a. Dla wyrównania sytuacji skonstruował rękawice z dużymi pazurami w Bat-jaskini. Bruce oddał mu pełne zasoby do dyspozycji, on razem z Alfredem ruszyli na Santa Priścia, ponieważ obrychy Bane'a porwały dr Chandra i ojca Tima Drake'a. Pierwsze starcie Azraela z Bane'em skończyło się remisem. Azrael wrócił do jaskini i zaczął wprowadzać kolejne modyfikacje w stroju, przybliżając je do prawdziwej zbroi. Gotowy Azrael ruszył do kolejnego starcia z Bane'em, które było bardzo brutalne i krwawe, toczące się na przedmieściach Gotham. Zwycięstwo było po stronie Azraela. Nowy Batman oszczędził Bane'a, choć chciał go w tym momencie zabić i posłał go do więzienia Arkham. Azrael poczuł się bardzo pewnie jako Batman. Niezależność stróża podkreślała galeria przeciwników, składająca się z zupełnie nowych postaci, jak i starych zagorzalców. Większość starć przebiegała sztampowo i bardzo szybko. Azrael na swojej drodze stawił czoła między innymi bliźniakom rewolwerowcom, którzy otrzymali misję porwania pociągu. W tej przygodzie Azrael otrzymał nowy pojazd, jakim był Bat-pociąg, poruszając się po starej linii metra. Mamy jeszcze komornika, czyli wynadużoną istotę, odwiedzającą zadłużonych. Tylko, że długi spłacał, odbierając im życie. Mamy opancerzonego Macrossa, który był wynajęty przez rodziny gangsterskie i tak przechodzimy do zupełnie starych przeciwników typu Freeze, który robił sieczkę w kostnicy, gdy wybudzono go z lodu, czy Catwoman, która wzbudza fascynację uczuciom Azraela. Ale nie przeszkodziło to Azraelowi, aby miał wydać ją policji. Ta później uciekła i razem z Azraelem pokonali szeregę gangsterów. Mamy jeszcze Jokera, który chciał nakręcić film o śmierci Batmana. Zdawał sobie sprawę, że Azrael to jest inny rodzaj Batmana, zupełnie inna tożsamość, ale nie przeszkodziła mu w realizacji swoich celów. Starcie z Jokerem odbywało się na zwariowanych planszach, a Azrael pokonał klauna. Azrael w trakcie swoich przygód dokonywał kolejnych modyfikacji kostiumu, zależnie od typu przeciwnika. Dla przykładu, dodał amunicję palną w rękawicach, żeby pokonać Kana Hawka, natomiast korpus i głowa stały wzmocnione kolejną dawką pancerza, kiedy walczył z przeciwnikiem Corrosive Man, pożerającym chemikaliami strój Azraela. Trzeba dodać, że Azrael przez cały czas mierzył się z wizjami w głowie. Święty Duma zachęcał Azraela do konkretnego kierunku działań, przeciwnie wizja ojca chłopaka. Wizje odegrały szczególną rolę, kiedy Azrael pokonał ostatniego przeciwnika, jakim był Abatoir, przeciwnik zabijający członków swojej rodziny. Azrael mógł uratować złoczyńcę przed śmiercią w chemikaliach, jednak Azrael dał mu spaść. Tim był szokowany sytuacją, podobnie jak Gordon, który od razu zerwał współpracę z Batmanem, symbolizując to zniszczeniem Bat-sygnału. Co działo się natomiast z Bruce'em i Alfredem, kiedy Azraelem był Batman? Udali się na Santa Priście, żeby uratować ojca Tima i lekarkę Chandrę. Na wyspie pomógł im brązowy tygrys, Gypsy i Green Arrow. Oprawcy zdążyli uciec z porwanymi, kiedy trójka bohaterów wdarła się do kryjówki, gdzie byli tamci przetrzymywani. Porwane osoby zostały przeniesione do Londynu.
Rus i Alfred ruszyli ich śladem. Na miejscu skontaktowali się z lokalnym bohaterem Hoodem, który pomógł im wygraść dane na temat Szondry i Jaspa z emisji. Tak dowiedzieli się o leczniczych zdolnościach Szondry. Rus zagrał się na przyjęcie organizowane przez Asapa pod przykrywką. Tam odnalazł Szondrę, która była chwilę po tym, jak wykorzystano jej moce do uśmiercenia mieszkańców okolicznej wioski. Razem z Hoodem uratowali ojca Tima, ale Asap uciekł razem z Szondrą do Gotham. Alfred oraz Bruce ruszyli światem, ale w tym momencie pogorszył się stan zdrowotny Bruce'a. Został postawiony przed sytuacją. Albo zaprzestanie swoich działań, albo skończysz już na zawsze na wózku. Alfred dał mu ultimatum, że albo poczyni jak mówi lekarz, albo go opuszcza. Niestety Batman zdecydował się na kontynuowanie misji, co równało się z odejściem Alfreda. Batman zagrał się na jacht, kiedy Azrael na prośbę Alfreda walczył z gangsterami w przystani. Szondra uśmierciła Asapa w walce, a potem wyleczyła Bruce'a, przepłacając tutaj swoim zdrowiem psychicznym. Zdrowy Bruce poprosił Azraela o zwrot tytułu i kostiumu. Prośba jednak spotkała się z odmową. Bruce poprosił Lady Shivę o przygotowanie do powrotu fizycznego. Po kilkutygodniowym treningu poddała go testowi. Kazała mu założyć maskę tęgu, za pomocą której zamordowała mistrza sztuk walki, w taki sposób ukrywając swoją tożsamość. Siódemka jego uczniów chciała zemsty właśnie na właścicielu maski tęgu. I tak doszło do konfrontacji, gdzie Bruce walczył kolejno z każdym z nich. Przy ostatnim uczniu upozorował jego śmierć, żeby przekonać Shivę, że jest już gotowy. Reakcja Nightwinga i Robina przekonała ją o prawdziwości sceny. Odeszła bez miejsca, bez sprawdzenia, czy ofiara rzeczywiście jest martwa. Mężczyzna wybudził się po kilku minutach. Bruce udał się do Batjaskini i tam założył swój kostium. Batman oznajmił Azrella, kiedy ten walczył z gangiem, maczającym palce w śmierci jego ojca. Wszyscy sądzili, że Batman umarł po wybuchu w Batmobilu. Nic bardziej mylnego, ponieważ zdążył uciec. Bruce wykorzystał walkę Nightwinga z Azraelem, żeby wrócić do rezydencji. Zbawił Azraela do przeciskania się przez wąską szczelinę w jaskini. Azrael musiał zdjąć prawie cały strój, żeby dotrzeć do Wayne'a. Został mu tylko hełm, który ściągnął, kiedy światło oślepiło go. Pozbawiony zbroi Azrael odzyskał świadomość i zerwał z tożsamością Batmana. Tytuł wrócił do prawdziwego właściciela. Batman powrócił do pełnienia obowiązków. Razem z Timem zatrzymali gangsterów okradających muzeum. Bruce w tym momencie stwierdził, że nie jest jeszcze gotowy do akcji. Natomiast Jean Paul zerwał z przeszłością i zaczął żyć jako bezdomny pod jednym z mostów Gotham. Bruce czuł się na tyle niegotowy, żeby pełnoprawnie powrócić do akcji, że przekazał całą rolę Nightwingowi. Sam w tym czasie udając się w nieznane miejsce i nie wiemy, co on w tym czasie robił. Grayson został na ten czas Batmanem, u jego boku był Tim jako Robin. Wspólnie stawili czoła klasycznym gangsterom z galerii łotrów Batmana, m.in. Killer Croc, Brzuchomówca czy Szczurołap. Największym wyzwaniem dla Graysona był jednak Two-Face. Dent uważał Robina za jedną z największych zmarł w karierze, dlatego chciał wyrównać rachunki. Jednak nie był świadom, że Robin, który obecnie funkcjonuje, jest zupełnie inną postacią. A skoro mowa o żyłach w przeszłości, to również należy wspomnieć, że komornik upomniał się o swoją przegraną z Azraelem i chciał zadośćuczynienia, konfliktując się z Batmanem, którym był Grayson. Złoczyńca, zarówno jak Two-Face, przegrali swoje starcia i wylądowali w więzieniu. Bruce powrócił do Gotham po tygodniach nieobecności. Zażądał od Graysona zwrotu zbroju i tytułu. Dick nie zareagował entuzjastycznie, ale zgodził się. Natychmiast pojawiło się wyzwanie przed Batmanem. Musiał pokonać trójcę, pułkownika Wege, Kagibista i Mrocznego Jeźdźcę, którzy chcieli aktywować niebezpieczną bombę w Gotham. Nietoperz poradził sobie bez większego trudu. Powrócił także wątek Alfreda. Logan wiódł spokojne życie do momentu poznania starej miłości. Kobieta zwiodła Alfreda kłamstwami, że ma z nim syna i jest on w niezłym niebezpieczeństwie. Prawda szybko wyszła na jaw i nie zakończyło się to dobrze dla chłopaka. W całej sytuacji Nightwing pomógł Alfredowi, na koniec przekonując go, aby powrócił do Gotham. Alfred zgodził się. Sama historia zakończona jeszcze wątkiem z Bane'em, który zwalczył uzależnienie Venomem, przebywając w więzieniu. Zadbał o trening, co przywróciło jego umiejętności. Uciekł z więzienia, ponieważ dowiedział się, że w Gotham są osoby rozprawiające Venom. Postanowił zniszczyć ślad po substancji. W tym czasie Batman go spotkał, kiedy Bane niszczył źródło produkcji. Bane zapewniał nietoperza, że uwolnił się od jadu i nie stanowi dłużej dla nietoperza zagrożenia. Bane nie uważa się za przeciwnika dla Batmana,
ale to nie przekonało nietoperza. Ale nie zdążył także interweniować, ponieważ budynek się zawalał i Bane wykorzystał okazję, aby uciec z danego miejsca. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, to tyle dzisiaj ode mnie.